Dzisiaj niestety Poczta Polska jest pacjentem z kroplówką, której zawartość dramatycznie się kończy, a bez niej nie będzie w stanie normalnie funkcjonować. Warto przy tym podkreślić, że trudno tak podstawową usługę publiczną traktować wyłącznie w kategorii biznesowej z nastawieniem na przynoszenie zysków. Dobrze wiemy, że zapewnienie dostępności usług pocztowych dla obywateli w każdym zakątku kraju kosztuje i wymaga także wsparcia ze strony państwa.